Bądź strzelaj, prędzej strzela! Jest! Kronika sportowa. Dziś w programie polscy piłkarze ręczni z awansem do Mistrzostw Europy. Kolejny krok do przodu i kolejna okazja do tego, abyśmy swoje umiejętności szlifowali na takich turniejach. Udany początek Magdy Linet w Madrycie. Uzyskała taką pewność siebie, która jej daje wiary, że każdy mecz można wygrać. Pływacy szlifują formę przed Mistrzostwami Świata w Japonii. To wiadomo, nie jest mój szczyt formy. Mam dość duże ambicje, jeżeli chodzi o Fukuoka. Filip Jastrzębski, zapraszam. Kronika sportowa. Po raz trzeci z rzędu i jedenasty w tym stuleciu polscy piłkarze ręczni zagrają w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Awans zapewnili sobie po zwycięstwie w dramatycznych okolicznościach we Włoszech. O szczegółach Robert Skrzyński. Wyjazdowy mecz z Włochami był debiutem Marcina Lijewskiego w roli selekcjonera polskiej kadry. Biało-czerwoni byli faworytem i mogli zapewnić już sobie awans do finałów Mistrzostw Europy. Pierwszą bramkę meczu zdobył Szymon Sićko. Ten sam zawodnik szybko zapisał na swoim koncie dwa kolejne trafienia i nasz zespół prowadził 3-0. Następne fragmenty meczu były wyrównane, utrzymywała się przewaga Polaków, jednak wraz z upływem czasu dużo lepiej zaczął spisywać się włoski bramkarz Domenico Ebner, który obronił m.in. rzut karny Kamila Sypszaka. W efekcie w 15 minucie był remis 6-6. Biało-czerwoni w tym czasie mieli mnóstwo problemów w ataku, zgubili kilka piłek, dodatkowo brakowało twardej obrony. W bramce nie imponował Adam Morawski i w 19 minucie to Włosi prowadzili 9-8. Utrzymywali dobrą dyspozycję, a Polacy grali po prostu słabo. W 26 minucie było 12-10 dla naszych rywali. Biało-czerwoni otrzymali kilka dwuminutowych kar i nie byli w stanie odrobić strat. Po pierwszej połowie nasz zespół przegrywał 13-15. W drugiej połowie w polskiej bramce pojawił się Jakub Skrzyniarz. Włosi w dalszym ciągu starali się grać szybko i byli skuteczni. Biało-czerwoni bramki zdobywali z trudem, a kolejnymi dobrymi interwencjami popisywał się Ebner. W 40 minucie gospodarze prowadzili 22-19. Włosi zdobyli kolejną bramkę. Później dobrze zaczął bronić Skrzyniarz, a 3 gole z rzędu rzucił Sypszak. W 46 minucie przegrywaliśmy 22-23. Wreszcie w 52 minucie po rzucie Damiana Przytuły Polacy doprowadzili do remisu 26-26. Kolejny długo wyczekiwany przełom, 57 minuta. Bramkę zdobył Sypszak i objęliśmy prowadzenie 29-28. Końcówka to wojna nerwów. Ważne dwie bramki zdobył Przytuła i ostatecznie Polacy wygrali na wyjeździe z Włochami 31-29. Jednocześnie biało-czerwoni zapewnili sobie awans do finałów Mistrzostw Europy. Najwięcej bramek dla naszej drużyny zdobyli Kamil Sypszak 7 i Szymon Sićko 6. Jak ten mecz ocenił nowy selekcjoner naszej kadry Marcin Lijewski? To był mecz dokładnie tak, jak go sobie wyobrażałem. Nie słuchałem ludzi, którzy twierdzili, że tutaj mecz wyjazdowy we Włoszech to jest tylko formalność. Zdawałem sobie sprawę, że będzie to bardzo trudne zadanie. Cieszę się, że w tej drugiej połowie już jakoś potrafiliśmy znaleźć się jako zespół, jako monolit. Zwróciliśmy uwagę na najważniejsze rzeczy. Twardziej zagraliśmy w obronie. Nie pozwalaliśmy się mijać jeden na jeden. Kuba Skrzyniarz odbił kilka ważnych piłek. No i takie skromne dwubramkowe zwycięstwo, ale proszę mi wierzyć, że takie zwycięstwo w bólach lepiej smakuje niż taka luźna wygrana. Także ja się bardzo cieszę z mojego debiutu i cieszę się z takiego małego zahartowania tej starej, nowej drużyny. A co po tym spotkaniu powiedział środkowy rozgrywający reprezentacji Michał Olejniczak? Na pewno szacunek wielki dla nas i chwała nam za to, że pomimo tam fragmentu, gdzie przegrywaliśmy z 3 bramkami, Włosi nam nie uciekł i byliśmy w stanie wrócić do meczu i do samego końca walczyć o zwycięstwo w tym spotkaniu. Koniec końców wzięliśmy te 2 punkty z ciężkiego terenu i wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwo i cieszymy się wszyscy ogromnie z tego zwycięstwa. Na pewno to jest kolejny krok do przodu i kolejna okazja do tego, abyśmy swoje umiejętności szlifowali na takich turniejach, ale też abyśmy po prostu zaczynali wygrywać w takich imprezach. W ostatnim meczu eliminacyjnym Polacy zagrają w niedzielę w Ostrowie Wielkopolskim z Łotwą. Turniej finałowy Mistrzostw Europy rozegrany zostanie w styczniu przyszłego roku w Niemczech. Przypomnę, że w XXI wieku reprezentacji Polski tylko raz zabrakło na Mistrzostwach Europy w 2018 roku. W ostatnich 2 turniejach biało-czerwoni byli klasyfikowani poza czołową 8. Do obecności w czołówce światowej przyzwyczaili nas już polscy tenisiści, którzy grają obecnie w turnieju w Madrycie. W 3. rundzie singla jest już Magda Linet, o czym informuje Piotr Dąbrowski. Poznanianka dzięki wysokiemu rozstawieniu rozpoczęła zmagania w imprezie od 2. rundy. Tam trafiła na wymagającą przeciwnikę.
przeciwniczkę, czeszkę Markétę Wondruszową. Panie stoczyły długi, męczący pojedynek, ale zwycięsko z tego trzysetowego starcia wyszła Linet, która w decydujących momentach emanowała wręcz pewnością siebie. Polka po blisko 3 godzinach zwyciężyła 7-6, 4-6, 6-4 i po raz pierwszy w zawodowej karierze awansowała do trzeciej rundy Mutua Madrid Open. Była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy podkreśla, że takie zwycięstwa pozwalają zbudować pewność siebie. Magdalena, dzięki temu, że była w półfinale Australian Open, to uzyskała taką pewność siebie, która jej daje wiary, że każdy mecz można wygrać. I z każdym można wygrać. W zasadzie można powiedzieć, że oczywiście zmęczona, natomiast ona coraz będzie lepiej grała z tymi dobrymi zawodniczkami, nie będzie odpuszczać, wygrywała, nie wiem, gdzieś tam prowadziła 40-0, potrafiła przegrywać wygrane mecze. No już teraz to się zmieniło, więc to dodatkowo dobrze prognozuje na turniej Roland Garrosa. Teraz to jest chleb powszedni. Trzeba zacząć wygrywać, wiadomo, jest dobrze. No to teraz przyciskam i wygrywam turniej. Rywalką Linet w walce o czwartą rundę będzie zupełnie niespodziewanie Mira Andrzejewa. Rosjanka w dniu meczu z Magdą będzie obchodzić dopiero 16 urodziny, a w Madrycie ma już na rozkładzie kanadyjską finalistkę US Open Leylę Fernandez oraz Brazylijkę Beatriz Haddad-Maję. Polka, choć będzie w tym spotkaniu z pewnością faworytką, to zapewne z uwagą przyglądać się będzie pierwszym zagraniom Rosjanki w ich sobotnim spotkaniu. W czwartek udział w Mutua Madrid Open zainaugurował Hubert Hurkacz, który tym razem z Amerykaninem Benem Sheltonem stoczył zacięte spotkanie z jedną z najlepszych par świata, Lloydem Glaspoolem i Harrym Heliovarą, przegrywając 4-6, 6-7. Wrocławianin w piątek rozpocznie rywalizację singlową, gdzie w pierwszym meczu zagra z doświadczonym wyjadaczem kortów ziemnych, Francuzem Richardem Gasquet. To spotkanie około godziny 20. W mniej więcej tym samym czasie swój pierwszy mecz w KH Magica w Madrycie rozgrywać będzie Iga Świątek, która skrzyżuje rakiety z 26-letnią Austriaczką Julią Graber. Trenująca w stolicy Hiszpanii od kilku dni Polka na pewno będzie świetnie przygotowana do tego spotkania, a pamiętając jej wielki triumf w Stuttgarcie, choć na wolnym powietrzu i na nieco innej mączce, to 21-latka wciąż pozostaje jedną z faworytek do końcowego zwycięstwa w Mutua Madrid Open. Z kolei około 18 swoje spotkanie rozpocznie świetnie spisująca się w Madrycie Magdalena Fręch, która o trzecią rundę powalczy z trzecią w rankingu WTA Amerykanką Jessicą Pegulą. W pierwszej rundzie w Madrycie odpadł m.in. Andy Murray. Utytułowany Brytyjczyk przegrał z włoskim kwalifikantem Andreą Vavasorim. Wśród kobiet dalej grają m.in. Białorusinka Aryna Sabalenka, francuska Caroline Garcia i reprezentantka gospodarzy Paula Badoza. Czekamy oczywiście na pierwszy mecz Igi Świątek. Kronika sportowa. Tottenham Hotspur podejmuje Manchester United w najciekawszym dzisiejszym spotkaniu 33. kolejki piłkarskiej Ligi Angielskiej. W 67. minucie Czerwone Diabły prowadzą 2-1. Pewne zwycięstwo odniesie za chwilę Newcastle United, który prowadzi w doliczonym czasie gry na wyjeździe z Evertonem 4-1. W innym kończącym się już także spotkaniu Southampton z Janem Bednarkiem w składzie przegrywa z Bournemouth 0-1. W lidze hiszpańskiej na zakończenie 31. kolejki Athletic Bilbao gra z Sevillą. W 40 minucie jest bezbramkowy remis. W pozostałych dzisiejszych spotkaniach Valencia pokonała Real Valladolid 2-1, a Villarreal wygrał ze Spaniolem 4-2. Przypomnę, że w tabeli prowadzi Barcelona, która wczoraj przegrała na wyjeździe z Rayo Vallecano 1-2. Jedynego gola dla Dumy Katalonii strzelił Robert Lewandowski. A we Włoszech trwa rewanżowe spotkanie półfinałowe Pucharu Włoch pomiędzy Fiorentiną a Cremonese. W 82 minucie spotkania jest bezbramkowy remis. W pierwszym meczu Viola zwyciężyła 2-0, a zatem jeśli ten wynik się utrzyma, Fiorentina będzie w finale. W tym finale zmierzy się z Interem Mediola. Na ten finał odbędzie się 24 maja na Stadio Olimpico w Rzymie. Piotr Lasyk będzie głównym sędzią finału piłkarskiego Pucharu Polski. We wtorek Legia Warszawa zmierzy się z obrońcą trofeum Rakowem Częstochowa na Stadionie Narodowym w Warszawie. Transmisja z tego spotkania oczywiście w programie pierwszym Polskiego Radia. Czerwcowy towarzyski mecz z Niemcami będzie pożegnaniem Jakuba Błaszczykowskiego z piłkarską reprezentacją Polski. Potwierdził to dziś w rozmowie z Polskim Radiem Białystok prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Ja jeszcze nikomu tego wywiadu nie udzielałem, ale w chwili podpisania umowy ja zadzwoniłem do Kuby Błaszczykowskiego i rozmawiałem z Kubą i Kuba wyraził chęć właśnie pożegnania jego osoby, więc rzeczywiście to pożegnanie na Stadionie Narodowym odbędzie się. Zagra czy będzie tylko pożegnane? A to niech zostanie naszą tajemnicą.
Jakub Błaszczykowski zagrał w narodowych barwach 108 razy. Debiutował w kadrze Pawła Janasa w 2006 roku. Bilety na ten towarzyski mecz z Niemcami kosztują od 140 do 280 zł. Skąd takie ceny, wyjaśnia Cezary Kulesza. Ja wiem, że dzisiaj kibice z całej Polski narzekają, że są bardzo wysokie ceny biletów, ale to jest uwzględnione tym, że my musimy też tej Federacji Niemieckiej za sparing zapłacić dosyć poważne pieniądze. To nie jest tak, że przyjeżdżają i gratisowo grają. Reprezentacja Niemiec za przyjazd do Warszawy na mecz z polską kadrą ma zainkasować około 650 tysięcy euro. W Olsztynie trwają Mistrzostwa Polski w pływaniu. Reprezentanci kraju walczą nie tylko o medale, ale również o kwalifikacje na Mistrzostwa Świata. O szczegółach Rafał Bała. Zgodnie z przewidywaniami drugiego dnia mistrzostw w akwasferze najwięcej emocji dostarczyli kibicom specjaliści od stylu grzbietowego. Klasą dla siebie była Adela Piskorska, która już kolejny raz, trudno doprawdy zliczyć który, w tym sezonie wypełniła minimum na 100 metrów grzbietem. W Olsztynie wychowanka Torpedy Oleśnica po raz pierwszy w karierze złamała granicę minuty. Czas 59 sekund i 76 setnych to młodzieżowy rekord kraju. Do seniorskiego rekordu należącego do Pauliny Pedy zabrakło 1/100 sekundy. Napinałam się, wiedziałam, że już wcześniej miałam minimum, więc idę na ten start i po prostu mam się cieszyć z tego, że jestem tu i teraz i dopracowywać szczegóły. No tutaj ten szczegół był na zakończeniu, który zepsułam, ale pozostałe rzeczy chyba okej. Okay. Wynik Piskorskiej z Olsztyna rok temu w Budapeszcie dałby jej 5. miejsce w Mistrzostwach Świata. Nic więc dziwnego, że 19-latka mierzy bardzo wysoko w nadchodzące mistrzostwa w Fukuoce. Podobnie zresztą jak Kacper Stokowski i Ksawery Masiuk. Oni stoczyli dziś pasjonujący pojedynek na setkę grzbietem. Co ciekawe, na mecie obu zmierzono dokładnie ten sam czas, 53,74 sekundy. To oczywiście minimum na Mistrzostwa Świata. Drugą część dystansu szybciej pokonał przygotowujący się do matury Masiuk, który musiał gonić studiującego od 4 lat w północnej Karolinie Stokowskiego. 18-latek z Tarnowa przyznaje, że jego forma ma przyjść za około 2 miesiące. No to wiadomo, nie jest mój szczyt formy. Sekunda i 90 do życiówki to jest dość sporo, ale z uwagi na to, że jestem w sezonie, pływam szybciej niż w tym okresie rok temu, no to mam dość duże ambicje, jeżeli chodzi o Fukuokę. W moim sercu jest setka, ale też niesamowicie bym się cieszył z dobrego wyniku na 200 metrów. A Stokowski musiał się mocno zmobilizować, żeby przed wyścigiem nie zasnąć. Śpiący, no, którą tu mamy godzinę? 6 w Stanach? 5, no, płynąłem o 5 nad ranem, bo przyleciałem we wtorek, mamy czwartek, 2 dni, ale najważniejsze, że plan zrealizowałem w 100%. Nie mówię tu o czasie, tylko o sposobie płynięcia, o stylu i pierwszy raz mogę powiedzieć z ręką na sercu, że był to dobry wyścig w moim wykonaniu na długim basenie i popłynąłem tak jak chciałem i tak jak chciał trener, więc na pewno będzie zadowolony. Złote medale na 50 metrów żabką zdobyli Dominika Sztandera i Jan Kałusowski. Na 200 metrów kraulem niespodzianka. Faworytka broniąca tytułu Aleksandra Polańska przegrała z Wiktorią Guść. 19-letnia piotrkowianka rok temu była na tym dystansie 5, ale to jedna z najbardziej utalentowanych polskich juniorek ostatnich lat. Dziś przegrywała z Polańską do ostatniego nawrotu, na którym dostała zastrzyk energii i finiszowała z czasem 2:30. Wśród mężczyzn na tym dystansie triumfował olimpijczyk z Tokio Kamil Sieracki. O minimum na Mistrzostwa Świata na 400 metrów stylem dowolnym otarli się Aleksandra Knop i Michał Pela. Jej zabrakło 26, a jemu 0,34 sekundy. Mistrzostwa Polski potrwają do soboty. Na inaugurację przedostatniej, 29. kolejki fazy zasadniczej Ekstraklasy koszykarzy Sokół Łańcut uległ Spójni Stargard 79-83. Dla gości to 18. ligowe zwycięstwo w tym sezonie. W tabeli prowadzi Śląsk Wrocław. Drużyna ze stolicy Dolnego Śląska ma punkt przewagi nad Kingiem Szczecin oraz 2 nad Legią Warszawa i Spójnią. Od zwycięstwa rywalizację w prestiżowym turnieju w Uberlandii w Brazylii rozpoczęli siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak. W pierwszym meczu grupy C Polacy pokonali Holendrów Stefana Birmansa i Jorika de Grota 2-0. Jutro Bryl i Łosiak zmierzą się z Niemcami Nilsem Eilersem i Clemensem Wicklerem, a następnie z parą gospodarzy Vitor Felipe Renato. Zwycięstwem Itana Heitera po finiszu z peletonu zakończył się drugi etap kolarskiego wyścigu Tour de Romandie w Szwajcarii. Brytyjczyk wyprzedził Hiszpana Juana Ayuso i Francuza Romain Bardet. Najlepszy z Polaków Rafał Majka zajął 40. miejsce. Heiter objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Majka jest 40.
W Czechach rozpoczął się wyścig kobiet Gracja Orlowa. Pierwszy etap wygrała Dominika Włodarczyk. Na finiszu w Sztramberku o zwycięstwo rywalizowały cztery zawodniczki. Najszybsza z nich okazała się Włodarczyk, która wyprzedziła Szwedki Jenny Riesveld i Amelie Fachlin. Włodarczyk została pierwszą liderką klasyfikacji generalnej. Przed rokiem najlepsza w tej imprezie była inna Polka Agnieszka Skalniak-Sujka. W stolicy Kazachstanu, Astanie, odbywa się mecz o Mistrzostwo Świata w szachach. Rozstrzygnięcia wciąż nie ma. O szczegółach Michał Antosiewicz. Na rundę przed zakończeniem Jan Nepomniachtchi remisuje w Astanie z Dingiem Lirenem. Obaj zgromadzili po 6,5 punktu. Do dzisiejszej partii występujący pod flagą Międzynarodowej Federacji Szachowej Rosjanin przystępował po szokującej i pełnej dramatycznych zwrotów akcji 12 rundzie. Na dwie gry przed końcem znajdował się pod zdecydowanie większą presją. Musiał odzyskać panowanie nad sobą i atakować białymi, co jest o wiele trudniejsze po tak niszczącej porażce jak ta wczorajsza. Ostatecznie 13 partia nie okazała się ani pechowa, ani szczęśliwa dla żadnego z arcymistrzów. Po 39 ruchach i niewiele ponad 3 godzinach gry zawodnicy podali sobie ręce, godząc się na remis. Był to 7 podział punktów w pojedynku o szachową koronę w stolicy Kazachstanu. A tak dzisiejszą partię komentuje arcymistrz Mateusz Bartel. Pomimo tego, że Nepomniachtchi grał białym kolorem, to pozycja, którą uzyskał, wydawała się mocno podejrzana. Wszystko wskazywało na to, że będzie miał problemy, ale wówczas niewykluczone, że właśnie presja gdzieś też pojawiła się w głowie chińskiego arcymistrza, bo Ding Liren podjął kilka bardzo nienaturalnych decyzji i zamiast wykorzystać obiecującą pozycję, doprowadził do sytuacji, gdzie musiał grać bardzo uważnie, żeby nie przegrać. Wydawało się, że Nepomniachtchi będzie bardzo długo mędrył przeciwnika, a zamiast tego spokojnie pogodził się z powtórzeniem posunięci z remisem, co było też niejakim zaskoczeniem, także wiele wskazuje na to, że ten mecz na tym etapie przede wszystkim rozgrywa się nie na szachownicy, a w głowach obu zawodników. Jutro ostatni, 7 w tym meczu dzień przerwy. W sobotę w decydującej 14 partii białymi zagra Chińczyk, który wczoraj pokonał tym kolorem Rosjanina, doprowadzając do wyrównania w rywalizacji. Bartel podkreśla, że na tym etapie meczu kluczową rolę odgrywa przygotowanie mentalne. Tego meczu nie wygra lepszy, tylko ten, kto przedostatni się pomyli. W szachach jest generalnie tak, że jeden nieroztropny ruch sprawia, że przegrywamy, więc utrzymanie koncentracji jest niesłychanie pożądane, ale też bardzo trudne. Jest wiele czynników, które sprawiają, że im jest trudno grać na najwyższych ogrodach. Na tle tego meczu widzimy potęgę mistrza świata, która abdykował, czyli Magnusa Carlsena, który w swoich poprzednich meczach był w stanie z tą presją, z tym zmęczeniem sobie radzić. No jest niemal pewien, że w ostatniej partii zobaczymy jeszcze dużo zwrotów akcji. Jeśli ona zakończy się remisem, co jest niewykluczone, no to dogrywki będą też dla obu graczy bardzo trudne, bo w tej sferze mentalnej wiele w głowach obu graczy się dzieje. Jeżeli ta runda nie przyniesie rozstrzygnięcia w meczu, zwycięzcę wyłonią niedzielne partie dogrywkowe w tempie przyspieszonym. W żużlowej Ekstralidze zakończył się znakomity mecz mistrza Polski Motoru Lublin ze Spartą Wrocław. Motor z mistrzem świata Bartoszem Zmarzlikiem w składzie minimalnie przegrał ze Spartą. Przenieśmy się zatem do Lublina. To spotkanie oglądał Grzegorz Chyliński. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Mecz zakończył się dosłownie przed chwilą. Wynik spotkania 44-46 dla drużyny Wetart Sparty Wrocław. Drużyna z Wrocławia tak naprawdę od początku, od pierwszego biegu, od pierwszego ruchu taśmy prowadziła w tym spotkaniu i punktowała na każdym kroku. Brak przygotowania do tego toru lubelskich zawodników. Pogoda, która krzyżowała plany lubelskim zawodnikom, bo ten mecz dzisiejszy miał być rozegrany w okolicach świąt Wielkiej Nocy. Dopiero teraz mogli na tor wyjechać zawodnicy i tą pierwszą kolejkę odjechać z drużyną z Wrocławia. Kompletnie zespół z Lublina pogubiony. Nie mógł nikt odnaleźć się na starcie i cały czas to drużyna z Wrocławia była pierwsza na szczycie pierwszego łuku. Bezbarwny tak naprawdę Jarosław Kamper, drużynie Motoru tylko 2 punkty. No i ten, który miał ciągnąć do zwycięstwa, Bartosz Zmarznik, mistrz świata trzykrotny, który zmienił barwy do lubelskiego Motoru z Gorzowskiej Stali. Dzisiaj raptem zdobywa tylko 7 punktów
i melduje się w biegu 14, co było do tej pory niespotykane, że Bartosz Marzik jechał w nominowanym dopiero w 14 biegu, ale to jest pierwszy mecz na domowym torze. Jeszcze wszystko przed drużyną lubelskiego motoru. O czym z Lublina Grzegorz Chyliński, bardzo dziękuję za relację. W innym dzisiejszym spotkaniu Wilki Krosno wygrały z Apatorem Toruń 50-40. Czeski Komitet Olimpijski jest przeciwny dopuszczeniu zawodników z Rosji i Białorusi do udziału w przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu. Jasno zaznaczył, że występ sportowców z tych dwóch krajów, zarówno w kwalifikacjach olimpijskich, jak i samej najważniejszej imprezie czterolecia, jest niedopuszczalny. Stanowisko czeskiego komitetu jest sprzeczne z zaleceniem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który pod koniec marca zaapelował o stopniowe dopuszczenie Rosjan i Białorusinów do indywidualnych startów pod neutralną flagą. Przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Tą informacją kończymy dzisiejszą kronikę. Jutro o sporcie będziemy mówić od 6. Kronika sportowa.